Starto! Gotów! Tomasz Włodarczyk, pięknym atakiem teraz Marcina Paradzińskiego. Czy udało mu się go wyprzedzić? Zaraz zobaczymy. Niestety Marcin Paradziński jednak uporał się z atakiem Tomka. Natomiast myślę, że ten nie będzie. Będzie dalej próbował, jeszcze będzie atakował zawodnika z Torunia. A na prowadzeniu Patryk Krieger, Szaber Leszno. I to właśnie on prawdopodobnie zwycięży w tym biegu. Marcin Paradziński na drugiej pozycji. Jeśli tak to się ułoży, to przywiezie on 3 punkty, a tuż za nim Tomek Włodarczyk, 2 punkty dla Częstochowy i z jednym punktem.